Dzień dobry. Jesienią drzewa i krzewy zachwycają swoją szatą. Spieszmy się oglądać to niezwykłe widowisko w parkach, ogrodach, bo czas szybko przemija, a liście opadają. Rośliny przygotowują się do spoczynku zimowego. A ogrodnicy, no cóż, mają trochę do zrobienia. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Które z tych begonii, które stale kwitnących, które bardzo, bardzo długo, intensywnie kwitły, przeniosę do domu w celu takim, że je przezimuję, a na wiosnę rozmnożę, będę tworzyć nowe podnóżki. One bardzo długo kwitły, teraz już nie wyglądają tak dekoracyjnie, ze względu na to, że już były zimne noce i zaczęły te liście już zamierać. Tutaj zaczynam sobie wykopywać takie ładniejsze. O. I tak, taką właśnie lipę wszystkich wyjmę może widownicę, bo one będą podgryzać mi młode korzonki. Po prostu kładam w doniczce. Jedne przy drugich ściśle, tak. Nic się z nimi nie stanie. One bardzo dobrze zimują. Ściśle dosyć. Ja tu dosypuję trochę ziemi. Tak, tej, której rosły. Ona też jest taka z dosyć dużą ilością piasku. Także wtedy lepiej to zimuje. Tak. Nie może być to ciężka gleba. Tak, żeby po prostu to zatrzymać. A jakiś rozwój chorób grzybowych, tak, bo w ciężkiej, zimnej ziemi na pewno się gorzej też zimuje. Tutaj trochę, jak będzie przysychać, to podlać należy. Trzeba uważać przy wykopywaniu, bo te pędy są bardzo kruche i można już szkodzić. Oczywiście to nic się nie stanie, bo najważniejsze są korzonki, te nasady. Natomiast tu później je obetnę też tak, bo widać, że to są przymarznięte, przeniszczone, także obetnę je w ten sposób. Bardzo mało będę je poddawać, tak żeby one nie wypuszczały takich długich pędów. One, tak jak widać, są bardzo ściśle posadzone. Widzicie? Tak, one się też łamią teraz. Są bardzo już takie osłabione na ten czas zimowy, ale tu całą tę grządkę wyczyściłam. Teraz widać, one są w doniczkach. Już wykopane w dwie doniczki, cała ta rabata się zmieściła. Też są posadzone krokusy, które najwcześniej zaczynają pięknie wyglądać na rabacie. Jeszcze w listopadzie pracują ostatnie owady zapylające, zbierają sobie jedzonko. Bluszcz jako praktycznie jedna z ostatnich takich roślin, które dają pożywienie dla owadów. Motyli już nie ma, ale rozchodnik olbrzymi jeszcze zachwyca cały czas swoimi intensywnymi czerwonymi kwiatostanami. Można zobaczyć, jak pięknie już tworzą takie główki nowych pędów. Stare się obetnie bardzo nisko, jak najniżej. Ja wiem, no, najlepiej to wtedy, kiedy już stracą na dekoracyjności, kiedy zauważymy, że już nam się nie podobają, ścinamy. I te nowe, młode pędy, one nie są zagrożone przez przymrozki, przez śnieg. One bardzo dobrze zimują, w ogóle bardzo odporna roślina.
Nadszedł czas na wykopywanie mieczyków. Nie spieszę się z tym zabiegiem, bo nowe bulwy przyrastają najwięcej we wrześniu i w październiku. Im większa będzie bulwa następcza, tym mieczyk będzie obficiej kwitł. Wcinam bulwę gdzieś tak 4 cm nad nasadą, tak? Dobrze się tną akurat to nie wszystkie. Zależy od noży, z którą mam tępę. Przycinam je, a tu odkładam do kompostu. Później można je przeciąć dosyć mocno, tak żeby łatwiej się przekompostowały, bo to są dosyć twarde, tak, te pędy. Ładnie w tym roku rosły, nie atakowały ich choroby grzybowe, było dosyć ciepło i sucho, to też miało wpływ na rozwój mieczyków, ale też ma wpływ dużo, jak się traktuje te cebule w trakcie spoczynku oraz jak się je zaprawia przed posadzeniem. Oczywiście też ma wpływ pogoda, kiedy one kiełkują, kiedy są w fazie wzrostu. A wszystko ma wpływ, tak? No nie tylko jeden czynnik. Więc naprawdę warto zadbać o zimowanie, o to później jak się zaprawia, tak żeby nie były podatne na choroby grzybowe w zależności od zmieniającej się pogody. Wiosną, latem. I tak sobie przycinam. Zaraz wyrzucę je, bo trochę się zbierało. Tu zostawiam je w tych koszyczkach, tak, do przesuszenia przez kilka dni. Zresztą zobaczymy, jaka pogoda będzie. Jeżeli będzie wietrzna, słoneczna, one się szybciej wysuszą i będzie można łatwiej oderwać piętki. Teraz na razie bym się siłowała. No, też można. Czasem się dobrze oderwie, ale i tak są te korzenie, które się wysuszą i wtedy też zajmą mniej miejsca, będzie mniej takiej wilgoci przy cebulkach, bo lepiej przechowywać je w suchym miejscu, przedziemnym, ale na pewno powyżej zera. Tak więc dlatego je też wykupujemy. One nie są odporne na mróz. Tutaj ziemia w naszych warunkach polskich przemarza ileś centymetrów w głąb, tak? Więc po prostu stracilibyśmy cebulę, a naprawdę mieczyki są przepiękne. Kiedy kwitną, szczególnie w wazonie i nie są trudne do uprawy. Mniejsze dużo było słońca, co lubią mieczyki. Mieczyki lubią też dobrą ziemię uprawną, tak? Więc też wtedy silniej rosną. No, na pewno nie lubią kamienistej. Sadziłam raz w takiej kamienistej glebie i niestety no słabo rosły, słabo. Takie bulwy przybyszowe, później będzie można rozmnożyć. I tutaj albo wsypie się do ziemi, bo nie wszystkie, których jest bardzo dużo. Więc po prostu je na razie wsypię do doniczki małej. Już trochę się nazbierało tych liści, więc po prostu je zaniosę do miejsca, gdzie będę przekompostowywać. Tu rozłożę, żeby one lepiej wysychały. Rozłożę, będzie lepszy dostęp powietrza. Tu. One jak się przesuszą, będzie łatwo można oderwać te piętki, tak? Bo one i tak się zesuszą później i trzeba będzie oderwać przed sadzeniem. Więc teraz w miarę jak one się wysuszają, łatwo można będzie, no widać, jeszcze nie są przesuszone dobrze, bo ciężko odchodzi. W niektórych lżej, niektórych lepiej, ale jak będą suche, to one po prostu łatwiej będą odchodzić. To wyrzucamy, bo to jest ta mateczna roślina i zostawiamy
i zostawiamy po prostu te duże cebule. O, tu się łatwo dojrze, odebrało. Później można będzie zeschnięte korzonki obciąć. Przybyszowe można zostawić, wyrzucić. Tak, natomiast tak, żeby jak najmniej też było ziemi. One mniej więcej tak do 2 tygodni się suszą. Później łatwo oderwać. Zostawić je w takich ażurowych koszach można, położyć na tekturze. Oczywiście zimą trzeba by było doglądać i patrzeć, jak one zimują. I te zainfekowane, które zaczynają być takie miękkie, należy wyrzucić. Cały czas kontynuuję grabienie liści. One teraz bardzo mocno padają ze względu na też różnice temperatur, które są. Są zimne noce. Więc te... Magnolia Susan widać ma teraz piękne takie żółto-złote ulistnienie. Ja sprzątam tylko liście, które są tutaj za obrębem takiej granicy, gdzie jest trawnik i gdzie jest drzewo, a pod drzewem zostawiam, dlatego że ona ma bardzo płytki system korzeniowy, w ogóle magnolie, rododendrony, i warto zostawiać warstwę liści, tak żeby one były przykryte, te korzenie, jednocześnie stanowiły ochronę podczas mrozów, a latem tak łatwo się nie wysusza roślina i nie trzeba tak często podlewać. To jest taki piękny okaz cyprysika groszkowego, który bardzo powoli rośnie. Mam go jednego w ogrodzie i żeby go rozmnożyć, spróbowałam właśnie jedną z gałęzi przykryć cegłami, ziemią, i zaraz odkryję i zobaczę, co tutaj to wyszło. Tak? Czy ukorzeniło się trochę, delikatnie odkryję tą gałąź, no i zobaczymy. Chyba jednak za wcześnie. Trzeba dalej zakopać, no i spróbować na wiosnę zobaczyć, czy może jakieś korzenie z tego wyrosną, tutaj z tej gałęzi. Tak, bo na razie tutaj nic nie widać, tak? To jest gałąź zakopcowana, ale niestety na razie nie puściła żadnych korzeni, byłoby widać, tak? Takie przybyszowe korzenie. Teraz spróbuję zakopać, tak jak była. Też możliwe, że była ona bardzo sucha. Były też inne chwasty, które rosną obok i zabierały wodę, więc też nie ukorzeniło się. Mogło to być też powodem. Natomiast irga płożąca bardzo dobrze się ukorzeniła. Wystarczy przeciąć pęd mateczny i mamy gotową sadzonkę. Przed zimą ważne jest też wyczyszczenie narzędzi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.